94. Na plecach nosi Miłosz Jarzębowski, a trenerem jest pan Dawid Grubalski. Niedawno świętował 25. urodziny. Wszystkiego najlepszego. Wydaje się, że wszystko już jest gotowe. Właśnie pierwszy gwizdek sezonu 2017-2018 i ustawiają teraz atak pozycyjny zawodnicy Konstraktu. Dobre teraz wypuszczenie prawą stroną boiska zawodnika z ósemką, konkretnie Sebastiana Grubalskiego. No i teraz podbiega. Wznawiał piłkę z narożnika boiska. Skupiony, przyklejony do słupka Kajetan Bytka. I gol! Bardzo ładnie uwolnił się spod opieki obrońcy. Zawodnicy Konstraktu stali tam, gdzie być powinni. Zablokowane to uderzenie młodego zawodnika w żółtym stroju. Piotr Papierowski bez namysłu i gol! Proszę Państwa, tym razem z lewej strony uderzenie na bramkę. Dziewiętnastoletni chłopak, młodzieżowiec i właśnie rozbrzmiał pierwszy gwizdek w drugiej połowie. Przypomnę sędziów. Teraz zagranie Jarzębowskiego do Papierowskiego i znowu lewa noga i znowu z lewej strony Piotr Papierowski, ależ on ma ładnie ułożoną tą nogę do strzału z tej pozycji. No, musiał wybijać już Władysław Bondarenko, bo dosyć długo i gol! Zdezorientowany Władysław Bondarenko musiał wybijać piłkę. Wraca na boisko Michał Papina. Z numerem drugim jest Sebastian Hinca. Teraz z kolei z szesnastką! Uderzenie z linii bocznej prawie że. I znowu Konstrakt Lubawa. Paweł Kaniewski. Sebastian Grubalski, Daniel Sas, Kaniewski, gol! Ale dzisiaj strzelają po słupkach, właściwie od słupku trafiają do bramki zawodnicy. Niedobrze podaje, jest kontratak drużyny Konstraktu. 3-1 pędzi Kaniewski teraz wraz z Sasem, który strzela gola. Daniel Sas bez zastanowienia uderza na bramkę i zdobywa gola numer 6. No ale może teraz lepiej rozprowadzi akcję. Jakub Hoffman szarżuje między dwoma zawodnikami drużyny gospodarzy i gol! Proszę Państwa, przed chwilą drużyna Konstraktu, przepraszam, kibice Konstraktu Lubawa z lekkim jest karany rzutem karnym przedłużonym, egzekwowanym właśnie z tego miejsca. 10 metrów wydzieli Pawła Osowskiego i Piotra Konkola. Konstraktu, w jaki sposób zawodnik z numerem 7 oddał strzał. I końcowa syrena zwiastuje zakończenie tego spotkania w inauguracyjnym meczu w Lubawie w rozrywkach pierwszej Ligi Grupy Północnej w sezonie 2017-2018. Gospodarze, Klub Sportowy Konstrakt Lubawa pokonują